jest mi żal, że nie ma tu dzisiaj wielu moich kolegów, którzy w całej Polsce, bo mam kolegów w całej Polsce młodych, którzy poprzejmowali gospodarstwa, no i chcą to dalej ciągnąć. Niewielu ich jest, bo większość co studiowała, czy tam wiem, że ich rodzice mają gospodarstwa, to zrezygnowali, poszli sobie do pracy i nie chcą się tym zajmować, ale jednak ci, co zostali, powinni tu dzisiaj być, bo no, sytuacja jest jaka jest i jeśli ktoś myśli z nich, że to jakoś to będzie i że dalej będzie się za te 60-70 groszy produkować, to nie wiem, kalkulator i niech sobie policzą, bo te koszty tylko w ciągu ostatniego roku to jest taka podwyżka, że jeśli to chodzi o prąd na chłodnie, to jest 100%, jeśli chodzi o nawozy, to jest 200-300, nawet w niektórych przypadkach 400%. Środki ochrony to średnio tam wiadomo, że nie jest to za duża ta podwyżka, ale te, które najwięcej się ich stosuje i używa w branży naszej, to są też 50-70% i nie da się produkować za tyle, za ile produkowali nasi rodzice w latach 90. Bo wtedy ja mały byłem, do szkoły chodziłem, ale pamiętam, jakie ceny były, jak się czasami z tatą pojechało na giełdę i czy przyjeżdżali do Rosji, brali po 90 groszy czy po złotówce. No i minęło teraz 20 kilka lat i wróciliśmy do tego samego momentu, kiedy rodzice zaczynali tą przygodę ich z sadownictwem. No i jak to ma funkcjonować? Gdzie wtedy właśnie te ceny nawozów, paliwa, gdzie to tam było 2-3 złote, gdzie pracownicy byli 3 złote za godzinę. Ja nie mówię, że tyle powinni zarabiać, tylko inne ceny były, inne koszty i tak to wszystko wyglądało. No a teraz tu się podnosi pensję minimalną, narzuca się nam, że my mamy tym pracownikom płacić tą pensję minimalną, a nikt nie gwarantuje nam ceny. Ja nie mówię, że rząd powinien jakieś ceny minimalne wprowadzać, bo to jest chory system i to źle by się skończyło, ale no nie da się tak produkować i niech sobie to wszyscy uświadomią. I ci, którzy handlują, i sadownicy, i grupy producenckie, i te wszystkie, czy to są sieci, odbiorcy z innych krajów, bo też oni siedzą już na naszych grupach różnych tam na Facebooku, na portalach, czytają, komentują, czy to jacyś tam z Egiptu, z Węgier, z Rumunii, bo można tam poczytać te ich komentarze, że najlepiej to jak najtaniej by wszystko kupili, ale tylko u nas mogą tak kupić. Już nawet na Ukrainie ostatnie informacje są takie, że ceny rosną, są zadowoleni z sezonu. W ogóle w tym roku informacje z Europy płyną takie, że wszyscy są praktycznie zadowoleni z sezonu. Mimo większych zbiorów w niektórych krajach, w niektórych mniejszych, ale jabłko się dobrze sprzedaje, ceny są wyższe niż w poprzednim roku, bo wiadomo, że koszty wzrosły wszędzie. A u nas co? Jest nawet nie połowa tego, co rok temu, za większość odmian. Mówię o podobnym okresie, bo wiadomo, co później się działo. No ale to jest... Tak się nie da dalej produkować i jeśli dalej to będzie tak miało funkcjonować, to no, my akurat większość już środków mamy kupione na przyszły sezon, ale jeśli kolejny sezon będzie taki, że będą takie ceny, to koniec z produkcją i po prostu trzeba iść do pracy i żeby mieć z czego żyć, a nie kredytować się na kolejny sezon, żeby kupić środki, opryskać i później znowu za grosze sprzedawać, bo tak się nie da. Nie te czasy i młodzi raczej nie będą chcieli tak żyć jak poprzednie pokolenia, że trzeba opryskać, trzeba zebrać, bo się zmarnuje i tak dalej, ale nieważne, że dołożę, ale trzeba. Nie trzeba i produkcja sama się będzie powoli kończyć. Jeszcze biorąc pod uwagę to, co nam szykuje teraz Unia Europejska, ten cały Zielony Ład, ostatnio takie analizy zostały opublikowane, że po wprowadzeniu tych wszystkich założeń Zielonego Ładu do 2030 roku ma być, żeby spełnić te wszystkie warunki, to produkcja
jabłek w Unii Europejskiej spadnie o połowę, a w Polsce o 70%, przy jednoczesnym spadku cen o 15%. Nie, że spadnie produkcja i ceny wzrosną. Więc to wszystko, co się składa, to sytuacja nasza plus cały ten Zielony Ład. I myślę, że bankructwa to w najbliższych latach się posypią lawinowo i niech się nie wtedy się ludzie obudzą, że będzie, dlaczego nie działaliśmy wtedy, gdzie związek jest, gdzie inne organizacje, dlaczego nam nie pomogły, jak komornik zapuka do drzwi. Tylko że już będzie za późno. Dziękuję.